Buchholz wciąż był pierwszym. Z nim liczyła się opinia kraju. Jego słowo równało się monecie brzęczącej. U niego szukano rady i inicjatywy w wielu kwestiach ogólniejszych. Jego towary miały najlepszą markę. Jego otaczał pewien szacunek, gdy tymczasem Szaje, nawet równi mu szwindlami, obrzucali pogardą i nienawiścią. Szaja nie mógł tego zrozumieć. Zdawało mu się, że Buchholz obdziera go nie tylko z pieniędzy, ale ze wszystkiego, czego pragnął dla siebie, obdziera go z zaszczytu panowania nad tym morzem kominów. Nienawidził go za to jeszcze więcej. Chodził wciąż po ciemnym pokoju, spoglądał przez szyby na fabryki, to na domy robotników oświetlone jak latarnie, i przystanął. Założył okulary i zaczął patrzeć na trzecie piętro domu stojącego wprost pałacu. W trzy mocno oświetlone okna, poza którymi migotały czarne sylwetki ludzi. Otworzył lufcik i słuchał. Drżący głos skrzypiec śpiewał jakiegoś sentymentalnego walca. Wturowała mu jękliwie wiolonczela. To muzyka cichła, a natomiast wybuchał gwar kilkunastu głosów i śmiech rozlewał się kaskadą bujną na cichą ulicę razem z brzękiem szklanek i talerzy. Bawiono się wesoło. Szaja nacisnął guzik elektryczny na lokaja. Kto tam mieszka? zapytał ostro, wskazując na okna. Zaraz się dowiem, jaśnie panie. Ja jestem chory, a oni się bawią. Za co oni się bawią? Skąd oni mają na zabawę? myślał zirytowany, nie mogąc oderwać wzroku od tych okien. Dom E, trzecie piętro, pięćdziesiąty szósty numer. Mieszka tam Ernest Ramisz, majster z piątej sali tkackiej. Recytował prędko lokaj: Dobrze, pójdziesz i powiesz, żeby przestali grać, bo ja spać nie mogę, że ja sobie nie życzę, co by oni się bawili kaszko nie założyć. Ernest Ramisz musi za dużo brać, kiedy go stać na zabawy powtarzał, wrażając sobie w pamięć to nazwisko. Przyjdę w tej chwili, do widzenia. Odpowiadał ze złością Borowiecki do telefonu, bo Lucy go prosiła, aby natychmiast przyjechał do lasku milsza, bo ma niesłychanie ważny interes. Na taki czas jechać do lasku. Wariatka, jak Boga kocham, szeptał ze złością. Od szóstej bowiem siedział w kantorze. Nie miał ani chwili wolnego czasu. Chodził do fabryki pilnować drukowania nowych deseni. Jeździł do centralnego biura w kwestii nadużyć, jakie Buchholz odkrył w głównym magazynie, latał, pisał, wydawał tysiące poleceń. Tysiące spraw kotłowało mu się w mózgu. Tysiące ludzi czekało na jego dyspozycję. Setki maszyn oczekiwały rozkazów. Kłócił się z Buchholcem, był zdenerwowany do tego kilkudniowym oczekiwaniem na telegram od Moryca, jak stoi bawełna. Był zmęczony pracą. Tym strasznym, codziennym jarzmem, jakie wyręczając Knola wziął na swój kark, ogłuszony rozmiarami i ilością interesów, jakie musiał prowadzić. A tu jeszcze ta wariatka woła go gdzieś za miasto na schadzkę. Irytował się coraz bardziej. Nie miał nawet dzisiaj czasu wypić herbaty, bo Buchholz, chociaż chory, kazał się zanieść do kantoru z fotelem. Do wszystkiego się wtrącał, krzyczał na wszystkich i rozsiewał tylko strach i zamieszanie między urzędnikami. Panie Borowiecki, zawołał, siedząc z obwiniętymi nogami, w wytartej futrzanej czapce na głowie i z kijem na kolanach, zatelefonuj pan do maksa, żeby nie dawać ani za rubla towaru milnerowi w Warszawie. On miał u nas kredyt i za dużo jest już winien. A mam właśnie notę o nim, że bardzo prędko idzie do plajty. Borowiecki zatelefonował i przeglądał jakieś potężne kolumny cyfr. Panie Horn, sprawdź pan ten fracht, tam jest omyłka. Kolej pobrała za dużo, musieli z innego numeru taryfy policzyć. Zawołał na Horna, który już od kilku dni, to jest od niedzieli, został przeniesiony na żądanie Bucholca z podręcznego kantoru drukarni i blichu do jego osobistego. Horn bardzo blady, z oczami zaczerwienionymi zmęczeniem i bezsennością, rachował sinymi ustami machinalnie. Mylił się, nie mógł skupić uwagi. Kolumny cyfr tańczyły mu przed oczami, niby kłąb sadzy. Ziewał ciągle i znudzonym wzrokiem spoglądał na zegar. Czekał z utęsknieniem południa. Tej babie, którą pan protegujesz, niech dadzą dwieście rubli i niech idzie się zapić. Ona cała ze swoimi szczeniakami nie warta pięćdziesięciu. To Wydział Prawny załatwi tę sprawę? Tak. Ona musi nas pokwitować urzędownie. Bauer, dopilnuj tej sprawy. Niech się to skończy nareszcie. Bo babę jeszcze kto nam mówi, żeby nas zaskarżyła do sądu. Horn pochylił niżej głowę, aby ukryć złośliwy, triumfujący uśmiech. Pan prezes ma konie w domu? Potrzebne panu to pan bierz. Bierz pan, ile razy potrzeba. Zaraz zatelefonuję do stajni. Kundel, popchnij! krzyknął na lokaja, który popchnął fotel pod telefon, funkcjonujący w obrębie fabryk jego. Stajnia! krzyknął, dzwoniąc gwałtownie. Powóz natychmiast do pałacu. Ile razy zażąda koni pan Borowiecki przyjeżdżać? Buchholz mówi, kundlu! krzyknął w odpowiedzi telefonistce zapytującej się, kto mówi. Lokaj z powrotem przysunął go do biurka i stanął z boku. Horn, siądź pan przy mnie, podyktuję. Pan się prędzej ruszaj, kiedy ja do pana mówię krzyknął ze złością. Horn zagryzł tylko usta, usiadł i pisał po dyktandzie, któremu szybko rzucał bucholc, nie przestając załatwiać równocześnie innych interesów i krzycząc chwilami: Pan nie śpi! Ja panu za spanie nie płacę! I mocno stukał kijem w podłogę. Horna tak to irytowało, taki był zresztą dzisiaj zniecierpliwiony, że z trudem hamował wybuch. Wrzał cały. Telefon zaczął dzwonić. Baron Oskar Majer pyta, czy zastanie za pół godziny pana prezesa. Panie Borowiecki, powiedz mu pan, że nie przyjmuje nikogo. Leżę w łóżku. Karol odtelefonował natychmiast i słuchał znowu. Czego on jeszcze chce? mówi, że ma ważny osobisty interes. Nie przyjmuję, zakrzyczał. Baron Oskar Mayer może mieć ważny interes do mojego psa, a nie do mnie. Kundel, cham, mruczał w przystankach dyktanda. Nie cierpiał bowiem Majera i kpił najgłośniej w łodzi z baroństwa, jakie sobie kupił w Niemczech Mayer, dawny jego tkacki robotnik, a dzisiaj fabrykant wyrobów wełnianych, rozporządzający milionami. – Śpiesz się, pan! – zawołał ze złością na Horna. – Obu rękami pisać nie umiem. – Co to znaczy? – Nie mogę prędzej pisać niż piszę. Buchholz dyktował dalej i wolniej nieco, bo Horn, jakby na złość, pisał niesłychanie wolno i coraz mocniej ściągał brwi z gniewu. W kantorze zrobiło się cicho. Borowiecki już w palcie stał przed oknem i niecierpliwie czekał na konie. Urzędnicy z przykutymi do pulpitów twarzami pracowali gorączkowo, bojąc się głośniej oddychać lub słowo zamienić ze sobą ze względu na obecność Bucholca, który wszystkich przejmował strachem, prócz jednego Bauera, starego przyjaciela i powiernika prezesa. Tego samego, który musiał zakomunikować tajemnie ową depeszę Cukerowi, jak kombinował Karol. Konie wreszcie przyszły i za wychodzącym śpiesznie Borowieckim zawołał Bucholc. Zajrzyj pan jeszcze po przyjeździe. Nie odpowiedział nic, tylko zaklął po cichu, bo był tak zmordowany robotą i tym wyczekiwaniem denerwującym na depesze od Moryca, że upadał wprost ze zmęczenia. Kazał Stangretowi jechać do lasku Milsza. Przed starym browarem, olbrzymim budynkiem na pół zrujnowanym, który niby trup leżał już za miastem, kazał zatrzymać konie i zaczekać na siebie. Obszedł te opuszczone mury z powybijanymi oknami, bez drzwi, bez bram, z dachami pozapadanymi, ze ścianami porozwalanymi, co się rudą cegłą rozsypywały w grząskie błoto. Obszedł jakieś parkany osłaniające składy i po rozmiękłym zagonie, zapadając się po kostki w błoto, wszedł do tak zwanego lasku milsza. Niech diabli wezmą histeryczki. Klął coraz energiczniej, bo gliniasta, rozmiękła ziemia tak oblepiała mu obuwie, że z trudem wyciągał nogi. Romantyczka, jerozolimska, dodawał ze złością, bo czuł się śmiesznym w tej roli kochanka, zmuszonego po błocie lecieć na schackę gdzieś aż na drugi koniec miasta, do lasu, w marcu. Dzień był posępny, chmury płynęły nisko nad ziemią, i rozsączały się zwolna w drobny, przenikliwy deszcz. Łódź tonęła w brudnych, prawie czarnych oparach i dymach, które leżały niby opona nad miastem, jakby się wspierając na tysiącach kominów. Borowiecki przystanął chwilę pod ścianami restauracji letniej przypierającej do lasu, która teraz była zamknięta. Okna miały kagańce okiennic, wielkie werandy były zapchane stołami i krzesłami. I drzwi pozabijane deskami. Tylko pomiędzy nagimi drzewami, nad żółcącymi się żwirem uliczkami, bieliły się nieposprzątane ławki, zarzucone gnijącymi liśćmi. Ciszej było za tą zasłoną, ale że stąd nic nie mógł dojrzeć, zapuścił się w lasek. Lasek był nędzny, świerkowy i konał powoli. Zabijało go sąsiedztwo fabryk. Te niezliczone studnie wiercone coraz głębiej, które obsuszały okoliczne grunta i zabierały drzewom wszelką wilgoć. I ta rzeczka odpływów ścieków fabrycznych, co niby różnokolorowa wstęga przewijała się pomiędzy pożółkłymi drzewami, wsączała rozkład w te potężne organizmy i roztaczała dokoła zabójcze miasmaty. Pod osłoną drzew, na dróżkach, leżał jeszcze śnieg a drogą, którą zimą nikt nie jeździł, a chodzili tylko robotnicy z pobliskich wsi, ciągnęły się głębokie ślady stóp, wyciśnięte w zielonawym, przemiękłym śniegu. Borowiecki ślizgał się po błocie i po śniegu. Potykał się o korzenie drzew i szedł w głąb, nie mogąc nigdzie dojrzeć Lucy. Zirytowany bezowocnym poszukiwaniem i zimnem, i tą wilgocią przejmującą, miał już zawrócić do powozu, gdy z zagrubszego drzewa, gdzie stała zaczajona, rzuciła mu się na szyję Lucy i z taką gwałtownością, że mu zrzuciła kapelusz na ziemię. Kocham cię, Karl, szeptała, całując go namiętnie. Odpowiedział na pocałunek, ale nie rzekł nic, bo mu się chciało kląć ze złości. Ujęła go pod ramię i spacerowali tak pomiędzy drzewami po rozkwaszonym, oślizgłym gruncie. Las szumiał jakoś smętnie i głucho, i trząsł na nich razem z igłami schnących świerków deszcz, co z szelestem coraz głośniejszym trzepał w gałęzie. Lucy rozmawiała niestrudzenie, przeplatając rozmowę pocałunkami i pieszczotliwym kocim przytulaniem się do niego. Paplała jak dzieciak o wszystkim, przeskakiwała z przedmiotu na przedmiot, nie kończąc jednego zdania, zaczynała drugie pocałunkiem. Wybuchała wesołym, szczerym śmiechem za najlżejszym powodem. Wyglądała przy tym prześlicznie, w jakimś półwiosennym, angielskim kostiumie, w wielkiej futrzanej pelerynie czarnej, z kołnierzem ala Medicis, z piór strusich, w ogromnym czarnym kapeluszu, spod którego jej cudowne oczy świeciły się jak dwa szafiry. Porywało ją to romantyczne spotkanie z kochankiem. Nie chciała się z nim spotkać w mieście, bo pragnęła nadzwyczajności jakiej bądź, pragnęła niepokoju, dreszczu emocji. Wymyśliła więc to spotkanie w lesie i teraz się nim rozkoszowała całą swoją duszą znudzoną, nie zwracając nawet uwagi na milczenie Karola, który odpowiadał zaledwie monosylabami i często spoglądał na zegarek. Co ją to obchodziło? Był przy niej. Czasem oddawał pocałunek tak namiętnie, że aż białawą mgłą zachodziły jej oczy. Mogła mu mówić o swojej miłości, mogła rzucać mu się co chwila w ramiona i mogła uczuwać to słodkie zdenerwowanie, przesycone obawą, aby ich kto nie spostrzegł. Oglądała się co chwila z przestrachem na wszystkie strony. A gdy drzewa zaszumiały głośniej, lub wrony z krzykiem zrywały się z drzew i leciały ku miastu, przytulała się do niego z krzykiem przerażenia i trzęsła się cała, że musiał rozwiewać jej obawy pocałunkami i zapewnieniami, że są zupełnie bezpieczni. Karl, masz rewolwer? zapytała. Mam. Wyjmij mój złoty, mój jedyny. Widzisz, będę się czuć bezpieczniejszą. Nie dałbyś mnie, prawda? szeptała, przyciśnięta do niego. O, możesz być pewną, ale czego się boisz? Ja nie wiem czego, ale się bardzo boję bardzo. I oczy jej biegały szybko po lesie. Tutaj nie ma zbójców, daję ci słowo. Gdzież tam? Czytałam niedawno, że w tym lesie zabili powracającego z roboty robotnika. Wiem z pewnością, że tutaj zabijają. Wstrząsnęła się nerwowo. Bądź spokojną. Przy mnie nic ci się złego nie stanie. Wiem, ty musisz być bardzo odważny. Kocham cię, Karl. Pocałuj mnie, tylko mocno. Mocno. Zaczął ją całować. Cicho! zawołała, odrywając usta od jego ust. Ktoś woła. Nikt nie wołał. Las szumiał i pochylał się wolno i automatycznie. Wysokie drzewa zdawały się koronami rozmiatać kłęby mgieł, co płynęły z pól coraz niklejsze, bo deszcz poczynał padać rzęsisty i sypał się na las niby grube ziarno i bębnił z łoskotem w blaszane dachy restauracji. Karol rozłożył parasol i stanęli pod drzewem, które ich nieco ochraniało. Zamoczysz się! Bardzo mi żal, że na taką pogodę jesteś wystawiona. Karl, ja to bardzo lubię. Zdjęła rękawiczkę i wystawiła długą białą rękę na deszcz. Jeszcze się przeziębisz i rozchorujesz. To byłoby dobrze. Leżałabym w łóżku i mogłabym ciągle, ciągle myśleć o tobie. Tak, ale ja nie mógłbym cię wtedy widzieć. O, to nie chcę. Już całe trzy dni cię nie widziałam i nie mogłam wytrzymać. Musiałam koniecznie z Tobą się spotkać. A ty, czy myślałeś o mnie? Musiałem, bo nie potrafiłem myśleć o czym innym. Jak to dobrze? Czy ty mnie jeszcze kochasz, Karl? Kocham. Wątpisz? Wierzę ci, że będziesz mnie kochał zawsze. Zawsze. Usiłował zmiękczyć głos i twarzy nadać ton szczęśliwości, ale nie bardzo mu się to udawało, bo kamaszki mu przemiękły, miał pełne kalosze wody i błota, a zresztą tyle jeszcze dzisiaj roboty. Byli ze sobą z godzinę i zdecydowała się dopiero do powrotu, gdy jej twarz i ręce tak zziębły, że musiał je rozgrzewać pocałunkami. A przy rozstaniu, kiedy zapytał, czy istotnie miała tak ważny interes, o którym telefonowała. Rzuciła się mu na szyję. Kocham cię, chciałam ci to powiedzieć, chciałam cię widzieć. Odeszła wreszcie i powracała po kilka razy, żeby się raz jeszcze pożegnać i raz jeszcze zapewnić go o swej miłości i prosić, żeby się nie wychylał z lasu, póki nie wsiądzie do powozu czekającego w uliczce obstawionej parkanami. Świstawki obiadowe zaczynały przecinać powietrze ze wszystkich stron, gdy się wydostał do powozu i prawie galopem pojechał do kantoru. Zastał tylko Bucholca i Horna, bo reszta już się rozproszyła na obiad. Pan za mocno akcentujesz swoje słowa, szeptał Bucholc, wyciągając się w fotelu. Nie umiem inaczej mówić, warczał Horn. Potrzeba, żebyś się pan nauczył, bo ja tego nie znoszę. Nie mówmy o tym, panie prezesie mówił prawie spokojnie, tylko usta mu drgały nerwowo, a niebieskie oczy pociemniały nagle. Do kogo to pan mówisz? Podniósł nieco głos. Do pana prezesa panie Horn. Ja pana ostrzegam, bo ja za wiele cierpliwości nie mam. Ja panu nie potrzebuję wiedzieć, czy pan jest cierpliwy, czy nie. To mnie nie obchodzi. Nie przerywaj pan, kiedy ja mówię, kiedy Buchholz mówi. Nie widzę przyczyny, dlaczego nie może być cicho Buchholz, kiedy Horn mówi. Buchholz zerwał się, ale tylko syknął z bólu, gładził przez chwilę okręcone nogi i oddychał ciężko przykrył powiekami oczy. Złość nim trzęsła, ale milczał, bo chciał panować nad sobą. Horn, który z całą świadomością i nawet z pewną metodą rozdrażnił go coraz bardziej, złożył księgi, najspokojniej zabrał swoje ołówki, gumy i obsadki, owinął je w papier i schował do kieszeni.